Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713, obrady Rady Gminy Czemierniki są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagranie jest udostępnione m.in. na stronie WIP, stronie internetowej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęte. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Czemierniki, zwołaną na dzień 30 października 2020 roku na godzinę 10. Zgodnie z artykułem 15 ZZX ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 roku. Obrady będą się odbywać w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ulica Zamkowa 11, 21306 Czemierniki oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość. Dalny tryb obradowania. Witam serdecznie wójta gminy Czemierniki Arkadiusza Filipka. Witam pana Waldemara Kozaka, sekretarza gminy Czemierniki. Witam panią Janinę Błaszczyk, skarbnik gminy Czemierniki Błaszczyk, przepraszam. Witam panią Dorotę Godulę, inspektora do spraw administracyjnych i obsługi rady. Witam radnych Rady Gminy Czemierniki biorących udział w tej sesji w trybie stacjonarnym, jak i w trybie zdalnym. Witam wszystkich, którzy oglądają transmisję 24. sesji Rady Gminy Czemierniki. Przechodzimy do punktu 2, podpunkt A, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowo skład 15 radnych sesji bierze udział 4 radnych, w tym 15 radnych, w tym w trybie zdalnym 11 radnych, co uprawnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy. Kolejny punkt. Punkt 2b. Zmiany w porządku obrad. Czy wójt wnosi o jakieś zmiany? Nie wnosimy. Zatem przechodzimy do punktu 2. Zatem przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Stwierdzenie kworum. Punkt 2. Podpunkt A. Przepraszam. Punkt 2. Sprawy organizacyjne. Punkt 2. Podpunkt A. Stwierdzenie kworum. Punkt 2. Podpunkt B. Zmiany w porządku obrad. Punkt 2. Podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 3. Interpelacje i zapytanie radnych złożonych do przewodniczącego Rady Gminy. Punkt 4. Informacje przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Podjęcie uchwał. Punkt 6. Podpunkt A. W sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów. Punkt 6. Podpunkt B. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czemierniki na 2021 rok. Punkt 6. Podpunkt C. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Czemierniki na rok 2021. Punkt 6. Podpunkt D. W sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok. Punkt 6. Podpunkt E. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 7. Informacje o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych gminy Czemierniki, wójta, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Czemierniki. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wolne wnioski i informacje. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 2, podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sesja była
była włożona tutaj na stoliku, jak również przesłana w wersji elektronicznej. Przegłosujemy przyjęcie protokołu. Proszę o głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego. Interpelacje i zapytania radnych złożonych do przewodniczącego Rady Gminy. Interpelacje i zapytania nie wpłynęły. Zatem przechodzimy do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Z uwagi na epidemię, no tych spotkań teraz jest mało, ale tak. Spotkałem się z wójtem w sprawie ustalenia terminów komisji oraz planów sesji. Byłem na komisjach stałych Rady Gminy, gdzie omawialiśmy po prostu wszystkie uchwały, które będą dzisiaj głosowane. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Głos oddaję panu wójtowi, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ostatnia sesja była 28 września. Od tego czasu uczestniczyłem w posiedzeniu Związku Komunalnego 7 października. Pracowaliśmy nad projektem budżetu. Wykonaliśmy objazd dróg gminnych w celu sprawdzenia dróg i ustalenia, które w tym roku będą, w 2021 będą wykonywane lub remontowane. Następnie pracowaliśmy nad stawkami podatkowymi. Uczestniczyłem w komisjach Rady Gminy 23 października i 14 października w uroczystym Dniu Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Szczemiecznych. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał. Punkt szósty, podpunkt A. W sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 24/1/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów. Na podstawie artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw z 2020 roku sesji Rady Gminy w wysokości 180 zł za udział w Naradzie Sołtysów organizowanej przez wójta gminy Czemierniki w wysokości 180 zł. Paragraf drugi. Warunkiem nabycia prawa do diety jest udział sołtysa w sesji lub naradzie, o której mowa w paragrafie pierwszym, potwierdzony własnoręcznym podpisem sołtysa na liście obecności. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 3/14/2014 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Czemierniki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały, pytania? Nie widzę, nikt się nie zgłasza, więc przechodzimy do głosowania. Przegłosujemy tą uchwałę. Proszę o głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 6 pod punktem B. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarach gminy Czelierniki na 2021 rok. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 24/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czemierniki na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 i 1378, artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 333, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czemierniki na 2021 rok. Określono w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. MP pozycja 982 z kwoty 58 zł 55 groszy za jedną decydonę do kwoty 43 zł za jedną decydonę. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy odnośnie tej uchwały są jakieś pytania, uwagi? Proszę się zgłaszać, jak ktoś. Nikt się nie zgłasza. Widzę. Zatem przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę o głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 6 pod punkt C w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Czemierniki na rok 2021. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 24 druk 3/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Czemierniki na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 i 1378, artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1170 oraz z 2018 roku, pozycja 2244 przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia
23 lipca 2020 roku w sprawie górnej granicy stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych na rok 2021. Monitor Polski, pozycja 673. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Podpunkt 1. Od gruntów. Podpunkt A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 metra powierzchni. Podpunkt B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jeziorami i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 hektara powierzchni. Podpunkt C. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,13 zł od 1 metra powierzchni. Podpunkt D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 802, z 2019 roku, pozycja 2020 oraz 2020 roku, pozycja 1086, położonych na terenie, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynie okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończy budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 metra powierzchni. Podpunkt 2. Od budynków lub innych części. Podpunkt A. Mieszkalnych. 0,85 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmiot udzielający tych świadczeń 4,87 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W jednym tylko punkcie brakuje mi złotych. To jest podpunkt D w punkcie drugim. Było tylko poprawić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Proszę, radny Piątek. Proszę się zgłosić. Rady Piątek Kazimierz. Mi chodzi o punkt drugi, podpunkt A. Mieszkalny 55 groszy, czyli to chodzi o ogólnym mieszkańców, co to miało być, czy to jest, nie wiem, właśnie... Już wyjaśniamy. Proszę, panie wójcie. Panie radny,
Jestem. To chodzi o podatek od mieszkań, który niektóre gminy wprowadzają i już pobierają te pieniądze. My mamy stawkę określoną. Jest to stawka 85 groszy, ale w 2021 nadal mieszkańcy będą zwolnieni od tego podatku. Nie wprowadzamy tego podatku. A stawka jest po to maksymalna, żeby było jak najmniejsze. Po prostu korzystnie jest dla nas, jeśli chodzi o później to, przelicznik, żeby subwencja nie była zmniejszana. No, ale tak jak mówię, wszyscy mieszkańcy są nadal zwolnieni z tego podatku. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłasza, nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie nad tą uchwałą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 6 podpunkt D w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głos oddaję pani skarbnik. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Zmiany na dzisiejszą sesję są następujące. Po stronie dochodów zwiększenia w dziale 700, rozdział 705, paragraf 077 są to wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 194 tysiące. Kolejny dział 756, rozdział 756-15, paragraf 031, wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększenie 96 160 zł. Rozdział 756-16, paragraf 031, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 30 tysięcy. I paragraf 050, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17 260 zł. W rozdziale 756-18, paragraf 049, zwiększenie 10 000 zł. W dziale 758, różne rozliczenia, rozdział 758-16, wpływy do rozliczenia. Paragraf 629, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Jest to kwota 814 036 zł. W wyniku kilku już interpretacji Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej te środki, mówiąc skrótowo, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych należy właśnie w tym dziale i rozdziale zakwalifikować. On wcześniej był zakwalifikowany, bo taka była interpretacja, że na jaką inwestycję są skierowane środki, więc w tym dziale tylko w odpowiednim paragrafie 635. I to następna właśnie pozycja jest zmniejszenie. To tutaj w wyniku innej interpretacji na dzień dzisiejszy. Łącznie dochody budżetu zostają zwiększone o 347 420 zł. Po stronie wydatków są następujące zmiany. Dział 010, rozdział 010-10, paragraf 605. Zwiększenie o 58 100 zł. Strona 13, pan wójt podpowiada, tak?
Kolejna zmiana w dziale 600, rozdział 616, paragraf 421. Zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy złotych. To jest na zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Skoki i Niewęgłosz. Kolejna zmiana w paragrafie 427, zakup usług remontowych 3105,20 groszy. To są zmiany poszczególnych sołectw. Kolejna zmiana w dziale 750, administracja publiczna, rozdział 750,23, paragraf 421, zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy złotych. W rozdziale 750,95, paragraf 401, wynagrodzenia osobowe pracowników 7160 zł. I paragraf 400, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 5000 zł. W dziale 754, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotniczych straży pożarnych, paragraf 421, zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 9966 zł, są to środki sołectwa. Paragraf 478, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zwiększenie 400 zł. I paragraf 606, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 11 855 zł, to jest traktorek dla sołectwa Lichty z Funduszu Sołeckiego. W dziale 801, rozdział 801.01, szkoły podstawowe. Zwiększenie w paragrafie 302, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 1000 zł. W paragrafie 401, wynagrodzenia osobowe pracowników 114 tysięcy. Paragraf 404, dodatkowe wynagrodzenie roczne minus 2500 zł. Paragraf 411, składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększenie 63 tysiące zł. Paragraf 412, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy minus 7 tysięcy zł. Paragraf 421, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie 35 tysięcy na zakup opału w szkole podstawowej. Rozdział 801.03, paragraf 404, w oddziałach przedszkolnych dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie 5900 zł. I w 412 paragrafie składki na Fundusz Pracy, zmniejszenie 1700 zł. W rozdziale 801.04 przedszkola, paragraf 401, wynagrodzenia osobowe pracowników 41500, zwiększenie. W paragrafie 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie o 4600 zł. W paragrafie 4300 zakup usług, zwiększenie 9000 zł. To jest odpłatność za pobyt dzieci w innych przedszkolach naszych dzieci z terenu naszej gminy. Rozdział 801.48, stołówki szkolne i przedszkolne. Na paragraf 401, zwiększenie 3400 zł. W rozdziale 801.50, zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników, paragraf 401, 3900 zł. A ze składek ZUS, paragraf 411, zmniejszenie 5000 zł. Kolejny dział 851, ochrona zdrowia, rozdział 851-53, paragraf 4300, to jest zwalczanie narkomanii, minus 2500 zł i to zostaje zwiększone w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi w paragrafie 421 na zakup materiałów i wyposażenia 2500 zł. Dział 852, pomoc społeczna. Rozdział 852-28, paragraf 428, zakup usług zdrowotnych, minus 2020 zł. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 854.01 Świetlice szkolne, paragraf 404, zmniejszenie 840 zł. Dział 855 Rodzina. Rozdział 855.04, paragraf 401, wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie 1600 zł. 411 paragraf, składki na ubezpieczenie społeczne, 370 zł zwiększenia. I na 412 paragraf, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 50 zł zwiększenia. Kolejny dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale 905, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Paragraf 605 z końcówką 9, wydatki inwestycyjne 10 tysięcy zł. To jest na opracowanie procedur przetargowych przy projekcie, który będzie realizowany w następnym roku, kontynuacja działań na rzecz wykorzystania OZE w gminie Czemierniki. Kolejny dział to jest 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 921.05, pozostałe zadania z zakresu kultury. Te zmiany wynikają z wniosków poszczególnych sołectw i wniosku Młodzieżowej Orkiestry Dętej. To są przesunięcia. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, paragraf 303, zmniejszenie o 400 zł. Paragraf 419, nagrody konkursowe, zmniejszenie o 500 zł. Paragraf 421, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie 4900 zł. Paragraf 422, zakup środków żywności, minus 12 zł 75 groszy. I paragraf 4300, zakup usług pozostałych, minus 5 tysięcy złotych. I rozdział 921.09, on również dotyczy środków poszczególnych sołectw. Paragraf 421, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o 6360 złotych 61 groszy. Paragraf 422, zakup środków żywności, minus 331 złotych 67 groszy. Paragraf 427, zakup usług remontowych, minus 5679,39 groszy. Paragraf 605, wydatki inwestycyjne, minus 831 zł. Łącznie zmniejszenia z zakresu, zwiększenia, przepraszam, wydatków z zakresu zadań własnych. Jest to kwota 347 420, tyle co po stronie dochodów zwiększeń. No, jeśli chodzi o inwestycje, to one zwiększają się o 79 955 zł, a zmniejszają o 831 zł. Te zwiększenia są na przebudowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Radzyńskiej 58 100 zł. Zmniejszenie na wykonaniu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wygnanowie 831 zł. Zakup sprzętu do koszenia trawy w sołectwie Lichwy 11 855 i realizacja projektu Energia Przyjazna Środowisku w gminie Czemierniki, zwiększenie 10 000 zł. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pani skarbnik. Prosiłbym o odczytanie. Uchwała numer 24. Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje.
Paragraf 1. W uchwale nr 14/74/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie 23 362 580 zł następuje się kwotą 23 710 000, z tego dochody bieżące 20 083 415 złotych 98 groszy i dochody majątkowe 3 626 584 2 grosze. Tym ustęp 1 w paragrafie 1 punkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 653 658 zł 15 groszy. Punkt 2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 25 452 580 zł zastępuje się kwotą 25 milionów 800 tysięcy złotych. Z tego wydatki bieżące 18 milionów 761 284 zł i wydatki majątkowe 7 milionów 38 716 zł. W tym ustęp 1 w paragrafie 2 punkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 653 658 zł 15 groszy. Ustęp 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58 582 zł. Ustęp 3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2500 zł. Punkt 3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 6. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 7. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy nr 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 8. W załączniku nr 6 do uchwały Rady Gminy nr 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 9. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Gminy nr 14/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czemierniki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi odnośnie tej uchwały?
jakieś poprawki. Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie nad tą uchwałą. Uchwała została przyjęta jednocześnie, jednogłośnie, 11 głosami. Przechodzimy do punktu 6, podpunkt E w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Również udzielam głosu pani skarbnik. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wynikają z dzisiejszej uchwały, jak również z zarządzenia wójta gminy Czemierniki nr 64/2020 z dnia 20 października 2020 roku. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, polegające na zwiększeniu planu dochodu o kwotę 623 481,08 zł. W tym zwiększeniu dochodów bieżących o 429 481,08 zł. 8 groszy, zwiększeniu dochodów majątkowych o 194 000 zł. Punkt 2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę również tą samą, 623 481,08 zł. 8 groszy. W tym zwiększeniu wydatków bieżących o 544 357 zł 8 groszy, zwiększeniu wydatków majątkowych o 79 124 zł. Punkt trzeci, zwiększenie planu i limitu na następujące przedsięwzięcie. Energia przyjazna środowisku w gminie Czemierniki o kwotę 10 000 zł. Jest to pozycja przedsięwzięcia 1.1.2.5. Dziękuję pani skarbnik i proszę o odczytanie uchwały. Uchwała nr 24/133 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Czemierniki uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 14/75/2019 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianach wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czemierniki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych chce jakiś, prosty jakiś, przepraszam, chwilę się zamyśliłem. Czy ktoś z państwa radnych wnosi jakieś poprawki do tej uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę o głosowanie.
uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Zatem przechodzimy do punktu 7. Informacje o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych gminy Czemiernik i wójta, pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Czemiernik. Mam tutaj trzy pisma. Jedno jest z Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, drugie jest z Urzędu Skarbowego w Lubartowie i trzecie jest z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Te wszystkie pisma odnoszą się do oświadczeń majątkowych nas radnych, pana wójta, pana sekretarza, pracowników urzędu gminy, którzy mają obowiązek złożenia takich oświadczeń do urzędów skarbowych. Pisma, które przyszły z danych tutaj urzędów odnośnie stwierdzenia zgodności, prawda, oświadczeń majątkowych. Naczelnicy tych urzędów, prawda, nie podejmowali żadnych działań w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Oświadczenia również są w wersji elektronicznej udostępnione na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby do tego punktu zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wójt tutaj odpowie na jedno. Szanowna Rado, na poprzedniej sesji był wniosek o zabieranie dzieci z zerówek, dowożenie ich do zespołu szkół. Tak uczyniliśmy po porozumieniu z dyrektorem po sesji, czyli w poniedziałek po sesji. Dzieci już były wożone. Oczywiście ze względu na stan, jaki mamy, nie wiadomo, czy to potrwa długo, być może w poniedziałku już całkowicie szkoły będą tylko zdalnie, ale czekamy na decyzję rządu, która ma dzisiaj nastąpić. Natomiast jak wiecie, klasy 4-8 już uczą się zdalnie. Także czekamy na dalsze rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących walki z COVID-em. I to była jedyny wniosek, który był na poprzedniej sesji. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Przechodzimy zatem do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, kto by chciał zabrać głos w tej punkcie? Radny Kazimierz Piątek, proszę bardzo. Radny Piątek, Kazimierz. Panie wójcie, chciałbym się dowiedzieć, co dzieje się z tą niefortunną dziurą, która jest na przychodniku, a się wjeżdża tam na tym placu parkingowym. To jest na Targowym, na tym placu. Przy tym było to już kiedyś, panu mówiłem, na wiosnę. Później było, jak budowali tę drogę, miała być poprawiona. No do dzisiaj, do wczoraj widziałem, nie została poprawiona, a byłem uczestnikiem, znaczy widziałem, gdzie się pani wywróciła, właśnie z tego przechodziła się i mogło dojść do tragedii. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Jeszcze chcę zabrać głos. Nie widzę, czy pan wójt odzwyczaił się do. Proszę. Panie radny, zaraz po sesji wyślemy chłopaków, żeby to zalepili. Także troszeczkę mieliśmy inny plan wobec tego parkingu, dlatego tak zostało, ale mamy jeszcze ten asfalt w workach i zaraz to zalepimy. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Dziękuję, panie wójcie.
6. Ktoś chce zabrać głos w wolnych wnioskach, informacjach w tym punkcie? Sprawdzam, bo to jeszcze nikt się nie zgłasza. Zatem dotarliśmy do 10 punktu, zamknięcie obrad. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Czmielnicy.